Pod jednym z nowszych filmów Książula pojawił się komentarz, że restauracja serwująca chińskie jedzenie, którą influencer zachwalał ponad 8 miesięcy temu, a nawet odznaczył ją swoją naklejką Muala, strasznie się zepsuła, a jedzenie stało się niejadalne. Książulo, sprawa jest. Chińczyk ze strady absolutnie się zepsuł. Okazało się, że zmienił się właściciel, a obecnie jedzenie jest totalnie niezjadliwe. Było przeraźliwie słone, towarzyszka nie mogła dokończyć i tak dalej, i tak dalej. Przyczyną pogorszenia się jakości miała być rzekomo zmiana właściciela restauracji. Komentarz ten zdobył prawie 5000 lajków, co jednoznacznie wskazuje na to, że coś może być na rzeczy. Książulo, jako iż chce być fair w stosunku do swoich widzów, postanowił to sprawdzić. I stwierdził, że jeżeli faktycznie jedzenie tam będzie niedobre, to zabierze im naklejkę Muala. W tym celu zabrał ze sobą dwóch asystentów i Wojtka i razem udali się do restauracji. Na samym wstępie jednak influencer zaznaczył, że na miano Muala zasługują jedynie 3 pozycje z menu, które akurat w tamtym czasie mieli okazję spróbować, a reszta potraw nie jest im znana, przez co nie biorą odpowiedzialności za ich zamówienie. Taka mała uwaga z mojej strony. Z tego co pamiętam, my tam jedliśmy 3 pozycje. Były to sajgonki z mensem, był to kurczak koko chrupki, koko po prostu i kurczak chrupiący. I wiecie, z tym całym Muala to jest... No bo my zjedliśmy te 3 pozycje i te 3 pozycje nam bardzo smakowały i za to daliśmy Muala. Reszty pozycji nie próbowaliśmy, więc teoretycznie ich polecić nie możemy. Podczas przeprowadzania testu okazało się jednak, że jedzenie, które spożywali tam 8 miesięcy temu, nie uległo zmianie. Influencerzy dalej zostają przy stwierdzeniu, że jest to najlepszy Chińczyk w Warszawie. O dziwo, po ostatnim filmie Książula nawet ceny nie uległy zmianie. No myślałem, że tu będziemy węszyć jakąś aferę, co prawda jeszcze mamy chrupiącego, może tam coś nie zagra, ale jak na razie to jest to samo. Nadal podtrzymuję, te kulki są naprawdę świetne. Nie jadłem nigdy w żadnym Chińczyku tak dobrych kulek, z takim miękkim środku, z tak dobrą panierą. Wiadomo, tutaj trzeba więcej za to zapłacić, to już ustaliliśmy, to jest drogi Chińczyk. 4 dychy za Chińczyka, no to już powoli jakby cały sens Chińczyka tracimy. No ale tutaj też trochę inaczej wyglądają te dania. Podanie, smaki, porcja tutaj nadal gra, cena jest ta sama, więc jak na razie podtrzymuję moje słowa. Mola. Dlatego też zostawili naklejkę na lokalu i poszli sprawdzić ten nowy w Łomiankach, którego właścicielem jest były właściciel Chińczyka z estrady. Jedzenie tam też było dobre, aczkolwiek nieco odbiegało jakością od jego poprzednika. Kurczę, no szczerze nie wiem, troszeczkę mam mieszane odczucia. Ogólnie kulki były takie same, jakby za nie mógłbym dać Muala ponownie. To znaczy, no bo to były chyba te same kulki po prostu. Wydaje mi się, że z tym chrupiącym tak niestety trafiliśmy. Domyślam się, że takie rzeczy zdarzają się w każdej restauracji, że czasami dostaniesz jakiś bardziej suchy kawałek. Tak czy siak, no stało się to, co się stało. Uważam, że dzisiaj na estrady zjedliśmy po prostu smacznie.